Witam Państwa serdecznie na spotkaniu konsultacyjno-roboczym w dniu dzisiejszym poświęconym problemowi bardzo gorącemu obecnie ostatnio, a więc projektowi autostrady A50 i 12 wariantom kolejki czy kolei szybko biegnącej. Witam serdecznie Pana posła Mirosława Myszewskiego. Witam również Pana Tadeusza Gwiazdę, burmistrza gminy miasta Grójec. Witam również bardzo serdecznie Pana Karola Biedrzyckiego, przewodniczącego Rady. Zaprosiliśmy również dzisiaj na dzisiejsze spotkanie Pana Tadeusza Szymańczaka. Pan tutaj w czapeczce. Co najważniejsze, posiada już 6-letnie doświadczenie związane z tym wnękaniu. Witam również Państwa sołtysów. Bardzo miło mi powitać Panie z Koła Gospodyń Miejskich Leszno-Wolna, bardzo aktywne, bardzo przedsiębiorcze, oraz pozostałe Panów z różnych stowarzyszeń. I przepraszam za mały nietakt. Witam również bardzo serdecznie Pana Jarosława Jurupiewicza, zastępcę burmistrza. Proszę Państwa, dzisiejszy dzień jest bardzo intensywny. Uczestniczyliśmy dzisiaj chyba nawet 5 osób, przedstawiciele różnych stowarzyszeń i koła gospodyń wiejskich w posiedzeniu Komisji Transportu i Powiecie. Są to dla nas dobre informacje, gdyż Rada Powiatu łącznie ze starostą całkowicie opowiadają się za swoimi wyborcami, czyli za nami. Teraz głos oddaję Pani Ani Secie, która omówi kilka slajdów. Natomiast później poprosimy o głos Pana posła Mirosława Myszewskiego. Dobry wieczór. Chciałam nakreślić Państwu, o co chodzi tak naprawdę z tą naszą całą akcją, ponieważ na skutek trasy A50 powstała oddolna inicjatywa społeczna. Kim jesteśmy? Jesteśmy mieszkańcami pobliskich miejscowości, którzy sprzeciwiają się przebiegowi trasy A50. Kogo zrzeszamy? To jest bardzo ważne. Do naszej oddolnej inicjatywy, na powstanie tej oddolnej inicjatywy dołączyły się do nas Koło Gospodyń Wiejskich w Lesznowoli, nasze stowarzyszenie tutaj na rzecz obrony obszaru chronionego Doliny Rzeki Jeziorki, Stowarzyszenie Czysta Gmina, Stowarzyszenie Nie Dajmy Się Podzielić. Oprócz tego włączyli się również sołtysi i przedstawiciele gminy Grójec, gminy Pniewy i gminy Tarczyn. Więc mamy przed sobą w tej chwili pokazane 3 warianty i węzły. Ja myślę, że wszystkich nas najbardziej interesują węzły. Czyli tutaj mamy, tu jest przebieg naszej S7. I jak widać, tu jest miejscowość Podole i po drugiej stronie są zabudowania. Jak widać, mamy tutaj 3 warianty węzłów. 2 warianty na całe nieszczęście są u Państwa na Podolu, gdzie będzie zakończenie inwestycji w ramach obwodnicy aglomeracji warszawskiej, na pewnym etapie oczywiście. Skąd nasza akcja? No stąd właśnie, że jesteśmy mocno zaskoczeni taką inicjatywą, jak gdyby no już mocnym działaniem. Co to za inwestycja? Tak pokrótce. Projekt aglomeracji warszawskiej to jest inwestycja największa chyba obecnie w Polsce. A Państwo jak na razie tutaj okoliczne osady, miejscowości, sama wieś Podole, jesteście w centrum przyszłej inwestycji. Więc radzę się zastanowić, a nawet się nie zastanawiać, tylko podpisać formularz, bo nic Was to nie kosztuje. To są formularze przygotowane, które muszą zostać wysłane do inwestora, do firmy projektowej Trakt, że jesteście, nie wiem, domy są obciążone kredytem, będziecie musieli spłacać w sytuacji wyburzenia domu obciążonego kredytem, będziecie musieli spłacać dalej zobowiązania, bo zanim dostaniecie odszkodowanie, to trochę chyba potrwa. Waszą rolą w tej chwili i tak mi w głównej mierze po to się tu spotkaliśmy, jest, żebyście złożyli sprzeciw, podpisali ten sprzeciw, zidentyfikowali się z sytuacjami w formularzu w jakiś sposób, w różnych punktach.
I tenże sprzeciw przekazali do kopert. Także państwo i wiele gmin nie wie nic o tej inwestycji, nie potrafi się zidentyfikować, jeśli chodzi o działki. Jak państwo byście zauważyli dokładnie na tych schematach, tam są działki do wyburzenia. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła. Witam państwa bardzo serdecznie. Po pierwsze chciałem bardzo mocno podziękować za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. To jest kolejne spotkanie, które odbywamy w ramach cyklu przeciwstawienie się zarówno Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu i szprychom kolejowym, które do niego mają prowadzić, jak i autostradzie A50, która w mojej ocenie jest bezpośrednio związana z tą inwestycją. I to jest pierwszy powód mojej obecności. Drugi powód to taki, że w Sejmie powołaliśmy tuż po poprzednich wyborach parlamentarny zespół do spraw CPK, który zajmuje się udowodnieniem bezzasadności tej inwestycji. Należą do niego posłowie, przeważnie ci, którzy są w jakiś sposób powiązani z terenami, przez które planowane są szprychy do CPK, czy połączenia drogowe do CPK. I my w tym zespole pracujemy nad tym, aby nie dopuścić do tego, żeby zmiany prawne, które w Polsce są przyjmowane, umożliwiły realizację tego projektu, dlatego że uważamy, że on nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego i gospodarczego. To jest projekt, który jest efektem czyjejś gigantomanii. On jest oderwany od rzeczywistości gospodarczej. Ja dzisiaj nie będę państwu o tym zbyt dużo mówił, ale wielu ekspertów, które w ramach naszego zespołu parlamentarnego przychodzą, mówią, nie znajdują jakiegokolwiek ekonomicznego uzasadnienia dotyczącego potrzeby powstania Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zważywszy na to przede wszystkim, co się dzieje w ruchu lotniczym dzisiaj na świecie, zmiany, które w nim zaszły po COVID-zie, zmiany, które dotyczą cen paliw i pewnych przyzwyczajeń, które zaczynają mieć charakter trwały, czyli że zdarza się tak, że dzisiaj nie potrzeba, aby prowadzić rozmowy biznesowe z innym kontynentem, koniecznie uczestniczyć w tych rozmowach osobiście, wystarczy to robić przez internet. I z tych powodów ruch lotniczy na tych połączeniach głównie międzykontynentalnych, dalekich, którym miał służyć Centralny Port Komunikacyjny, dzisiaj są niewielkie i słabe, nie rozwijające się, są na słabym poziomie. Po drugie, uważamy, że Polska ma dużo więcej wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem, z potrzebami ludzi, niż budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. W tym zespole, jak powiedziałem na początku, pracujemy, aby nie dopuścić do powstawania prawa, które pozwoli w sposób taki bezwzględny realizować tą inwestycję. Niestety na razie te głosowania przegrywamy, czyli nas jest niewielka, ale mniejszość. Kto przeważnie w Sejmie wygrywa dzisiaj głosowania, kto przeważnie przegrywa. Ale chcę państwa zapewnić, że my od początku, ja osobiście też deklaruję, że jesteśmy przeciwnikiem tej inwestycji, a tu już na naszym terenie przeciwnikiem inwestycji jednej i drugiej. Oczywiście jest szereg zastrzeżeń co do tych projektów ustaw, czy ustaw już przyjętych, ich zgodności z konstytucją. W naszej ocenie one naruszają chociażby dwie fundamentalne rzeczy, które są zapisane w konstytucji. To po pierwsze jest prawo własności. Ono, myślę, że gdyby nie funkcjonowało w naszych głowach, w naszych sercach, to dzisiaj na tej sali nie byłoby tyle osób. Ja akurat jestem autochtonem na tym terenie, czyli mieszkam tu od ponad 100 lat, mówię o mojej rodzinie, od ponad 100 lat na tym terenie prowadzimy niedaleko położone gospodarstwo i dokładnie znajdujemy się na jednej z tych wyrysowanych kresek. Ale państwo, myślę, że w dużej części tutaj jesteście na sali jako ci, którzy sobie wybraliście to miejsce jako atrakcyjne miejsce do tego, aby zamieszkać. Nie w centrum Warszawy, nie w aglomeracji jakimś innym wielkim mieście w Polsce, tylko chcieliście w ładnym, cichym, spokojnym terenie mieszkać i jednocześnie mieć połączenie dobre z Warszawą. Takie połączenie już dzisiaj jest, czy za chwilę będzie, więc ta inwestycja, która tu ma powstać, jedna i druga i kolejowa, ona w żaden sposób nam nie pomoże. Ani nam nie pomoże w skomunikowaniu się z ewentualną wizją Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo tu nie jest przewidziany żaden przystanek do tej linii kolejowej, więc do niej nie wsiądziemy, do tego pociągu. Po drugie, ta autostrada raczej jest wycelowana w ruch ciężki, ruch transportowy. I on nam również nie będzie sprzyjał. Więc ja tu nie znajduję, a takie oskarżenie niestety ja i moi koledzy w parlamencie z tego zespołu otrzymujemy, że jesteśmy przeciwko rozwojowi gospodarczemu, że jesteśmy za jakąś ciemnotą, za staroświeckim podejściem do komunikacji. Więc absolutnie my nie widzimy żadnej szansy dla tego terenu w powstaniu tych dwóch inwestycji.
Chcę Państwa zapewnić, że tym się zajmuje parlamentarny zespół i ta Wasza działalność, która jest bardzo aktywna, bardzo efektowna też. Mam nadzieję, że nam wszystkim pomoże, żeby wywrzeć presję na tych, którzy dzisiaj podejmują decyzje. Ale uwaga, mówię to otwartym tekstem. Także na tych, którzy będą po wyborach sprawować decyzje. Jakby się komuś zrodziło w jego głowie, żeby te inwestycje realizować, to wtedy też będziemy, jeżeli będę miał coś do powiedzenia, wspólnie reagować i bronić się przed tymi pomysłami. Jest z nami Tadeusz Szymańczak, który Państwu trochę opowie to jest taki pionier walki, lider walki z Centralnym Portem Komunikacyjnym. On pewnie Państwu opowie o swoich doświadczeniach z samym Baranowie. Powie też o presji, która jest wywierana na różne środowiska, w tym na samorządy, bo to jest właśnie drugie nasze zastrzeżenie dotyczące praw konstytucyjnych, w których jest zapisana bardzo wyraźnie rola samorządu lokalnego, samorządu gminnego, samorządu powiatowego i samorządu wojewódzkiego. I te projekty ustaw, które mają sprzyjać powstaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego, to co zostało już przyjęte, niestety wyrzucają kompetencje samorządów lokalnych w zakresie stanowienia prawa miejscowego, prawa lokalnego dotyczącego rozwoju infrastruktury gmin. Więc mówiąc w skrócie, naszym zdaniem dochodzi do kilku złamań konstytucji i w odpowiednim czasie oczywiście tymi sprawami wszystkimi się będziemy zajmować i tym wszystkim będziemy składać wnioski. Może i Państwo taki wniosek również złożycie do Trybunału Konstytucyjnego i on to rozpatrzy w dobrej wierze. I na koniec chcę też powiedzieć, to już zasygnalizowałem. Jako mieszkaniec tego terenu i myślę, że Państwo też, jako ci, którzy tu już od lat mieszkają, kilkudziesięciu, ale także ci, którzy tworzą wartość dodaną tego terenu, bo ja tu widzę masę twarzy, które się tu sprowadziły, dodają poziomu temu terenowi. Będziecie się również z nami przeciwstawiać tym dwóm inwestycjom i mam nadzieję, że to będzie bardzo, bardzo skuteczne. Mówię to oczywiście także w moim imieniu, ale chciałbym przekazać też te słowa poparcia i podjęcie zainteresowania tymi tematami ze strony Leszka Przybytniaka. To jest radny, który nasz teren reprezentuje w Sejmiku Województwa Mazowieckiego, który pracuje w podobnej komisji do spraw CPK na poziomie sejmiku, który również jest przeciwko i który również deklaruje się, że będzie nam wszystkim pomagał, bo on też jest bezpośrednio tym dotknięty, bo mieszka również na terenie gminy Grójec z drugiej strony linii trasy numer 7, ale też jest temu bardzo przeciwny i bardzo aktywnie w tej sprawie działa. Wywołało wokół tej sprawy tyle zamieszania. Wszystkiego dobrego, życzę Państwu powodzenia. Ja już... Czy Pan Burmistrz byłby chętny zabrać głos? Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, my o całej sprawie dowiedzieliśmy się też z mediów odnośnie A50, że takie spotkanie jest organizowane, że konsultacje odbędą się w Grójeckim Ośrodku Kultury. Sala była zarezerwowana przez firmę Trakt bez powiadamiania urzędu, że takie spotkanie będzie. I mieliśmy taką informację, że w pierwszej kolejności firma TRAK będzie to konsultowała z mieszkańcami, a w następnej kolejności miały być konsultacje z samorządami. Odwrotnie jest CPK. CPK najpierw zaczęło konsultacje z gminami, a później miało robić z mieszkańcami. Z gminą konsultacje CPK wyglądały na tej zasadzie, że dostaliśmy takie zapytanie, podanie informacji publicznej i pokazano nam mapę, którą na pierwszym spotkaniu poproszono nas, żebyśmy tej mapy nie upubliczniali, bo to jest mapa typowo robocza i wskazali na tej mapie przebiegi wariantów i poprosili nas, żebyśmy powiedzieli, jak wygląda strategia rozwoju gminy, jakie mamy zaplanowane inwestycje albo jakie ważne inwestycje na przebiegu tych wariantów się znajdują. Spotkaliśmy się w urzędzie z pracownikami merytorycznymi od gospodarki przestrzennej, od inwestycji i taką dwugodzinną naradę odbyliśmy. I Państwo dostali od nas taką informację zwrotną, że dla gminy Grójec żadna linia CPK jest niepotrzebna, że jeśli Grójec chce mieć połączenie kolejowe czy sieć kolejową, to taką, która pozwoli na przejazd koleją z Grójca do Warszawy.
I odnośnie tego przebiegu z Grójca do Warszawy jesteśmy też w porozumieniu z Piaseczyńską Koleją Wąskotorową i mamy też takie wspólne stanowisko, że tutaj kolej wąskotorowa widzi dla siebie rozwój i przestrzeń, że od Grójca do Runowa pociąg by mógł jechać z prędkością 100 km na godzinę po wąskich torach, a od Runowa do Piaseczna z 80-kilometrową prędkością. I to jest to, na co może wyrazić towarzystwo zgodę, żeby coś takiego zrobić. I konserwator zabytków podobnie nie zgodzi się na inne rozwiązanie. Wiemy, że konserwator zabytków ma w wielu takich kwestiach najważniejsze zdanie. Bez jego zgody nikt nie ma prawa ruszyć torów wąskotorowych bądź jakichś innych obiektów, które są pod jego kuratelą. I cały czas ten przekaz jest dla nas ostateczny. Nie chcemy rozmawiać na temat CPK, ale też będziemy z Państwem w porozumieniu, będziemy Was o tym informowali, jakie będą dalsze losy. I w tym celu też spotykamy się w poniedziałek z przedstawicielem Towarzystwa Kolejki Wąskotorowej z Piaseczna, żeby jeszcze omówić to stanowisko kolejki i nasze. Natomiast jeśli chodzi o A50, to tutaj mamy też takie jednolite stanowisko z gminą Pniewy, że nie chcemy przecięcia przez gminę Grójec żadnego wariantu, żadnej trasy autostradowej. I w tym celu będziemy komunikowali się ze wszystkimi sołtysami, z przedstawicielami stowarzyszeń działających na terenie państwa sołectw i będziemy Was informowali o wszystkich sprawach, które trafią do urzędu i zanim odpowiemy na jakiekolwiek pismo, czy z Generalnej Dyrekcji, czy z CPK, będziemy go wspólnie uzgadniali z Państwem, jak to miało w przypadku naszego stanowiska odnośnie właśnie A50, gdzie tą treść stanowiska wspólnie redagowaliśmy właśnie ze wspomnianymi osobami. Ja mam tyle, dziękuję bardzo i deklaruję jakby 100% zaangażowanie urzędu w pomoc dla Państwa w tej trudnej sprawie. Jeśli nie ma, to poproszę o zabranie głosu Pana Karola Biedrzyckiego, przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Grójec. Dobry wieczór Państwu. Ja tak króciutko tylko powiem, bo pewnie spotkaliśmy się tutaj, żebyście Państwo mogli te ankiety, deklaracje wypełnić i żeby można było je wysłać. Chciałem tutaj podkreślić, tak jak Pan Poseł podkreślił, że i Pan Poseł, i Pan Radny Sejmiku są z Państwem. Tak samo można powiedzieć, że Rada Miejska też jest z Państwem, Radni są z Państwem, a dowodem tego jest podjęta uchwała. Była dziś sesja, nadzwyczajna sesja w sprawie tej trasy A50 i radni jednogłośnie wyrazili sprzeciw wobec lokalizacji tych trzech wariantów na terenie gminy Grójec. My nie chcemy tych wariantów na terenie gminy Grójec, tak więc stanowisko to zostanie wysłane do Generalnej Dyrekcji, do firmy Trakt, żeby oni się dowiedzieli. W przyszłym tygodniu otrzymają. Zwołaliśmy tą sesję w szybszym terminie, ponieważ ten termin na wysyłanie tych uwag jest do 28. My zaplanowaną sesję mamy na 27, dlatego też, żeby ta korespondencja doszła na czas, żeby ktoś później nie zarzucił, że nie było żadnych tutaj ze strony gminy protestów. Podjąłem taką decyzję, żeby taką sesję zwołać, tak więc radni, tak jeszcze raz podkreślę, jednogłośni byli w tej sprawie, więc na pewno Państwo macie poparcie ze strony Rady Miejskiej, tu ze strony Pana Posła, ze strony Pana Radnego Sejmiku, ze strony Pana Burmistrza, tak więc jesteśmy dla Was i będziemy dalej Was wspierali w tych wszystkich działaniach. Bardzo dziękuję. Jest to bardzo dla nas ważna deklaracja. Poproszę o zabranie głosu Pana Tadeusza Szymańczaka. Proszę się przygotować na zimny prysznic. Panie pośle, panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni zgromadzeni, no wszędzie mną straszą. Dzisiaj nie ukrywam swojego olbrzymiego wewnętrznego zburzenia. Dzisiaj jestem po sesji Rady Gminy w swojej gminie. Państwo zobaczycie, ja to puszczę. Nie zdążyłem tego puścić. Radni praktycznie się nie przejmują niczym w mojej gminie. Niczym. Mówiłam i uchwała była o ochronie
psów bezpańskich, o ludziach, którzy są uzależnieni, ale o ludziach, którzy są wysiedlani, tylko słuchali. Każdy, kto widzi kreskę przez swoją sypialnię, przez swoją stodołę, to najchętniej by porozmawiał, bo ja widzę na tych spotkaniach, państwo nie dajcie się wrobić. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, ja bardzo słucham deklaracji, które pan wyraził, że w 100% pan jest z mieszkańcami i to bardzo, bardzo dobrze, to jest budujące, dlatego że przyjeżdżają ci z kreskami i oni praktycznie, szanowni państwo, nie szanują niczego. Oni mówią, chcą mówić o kreskach. A czy ty wiesz, na jakich zasadach będziesz wysiedlany? Za jakie pieniądze? O tym najpierw musimy wiedzieć. Bo jak ci zaproponują może godziwe odszkodowanie, to może będziesz zainteresowany jako patriota, Polak, że nie będziesz przeszkadzał w inwestycji. Ale jak cię chcą okraść, to musisz protestować. Szanowni państwo, od 6 lat jesteśmy nękani. My spod znaku CPK. To przykre jest, bo przyznaję się, że jestem 50 lat w straży i wyobrażałem sobie, że do niedawna potrafię zarządzać swoim stresem. Przy różnych zdarzeniach, przy moim stresie, a ja zaczynam nie wytrzymywać. No dzisiaj była kolejna ponad 40 interwencja obywatelska z interwencją policji. Jak się policja zachowuje, jest to skandal. Podają nas do sądu ofiary, a sprawcy chodzą bezkarnie, wchodzą, będą również próbować wchodzić na wasze nieruchomości bezkarnie. Bez żadnego zapytania. Panie pośle, gdzie jest konstytucja? Za chwilę również może o tym powiem. Tak planują w Baranowie. Chełmońskiego znamy, świetny malarz, niedaleko nas, a i w gminie Teresin też ma swoją historię. Więc tak planują włodarze to zrobić. Szanowni państwo, my nie jesteśmy przeciwni rozwojowi Polski. My nie jesteśmy przeciwko lotnictwu, kolei czy dróg. Ale to nie może być na krzywdzie ludzkiej. Jeśli będzie co minutę, co dwie minuty planują samolot, szanowni państwo, może w mniejszym stopniu wy będziecie odczuwać to oddziaływanie, ale takie miasta jak Grodzisk, Żrardów, Sochaczew, Błonie, Brwinów mają bezpośrednie zagrożenie również z góry, nie tylko autostradą, nie tylko kolejami, bo ta ilość będzie około 500 000 ludzi w bezpośrednim oddziaływaniu. Co zrobił pan Horała? Wymyślił, że psucie prawa jest dobrym elementem, żeby ograbić Polaków i żeby na tym jeszcze zarobić. Szanowni państwo, tu padła informacja, że były protesty 400 KV, że wojna była wygrana, raczej bitwa była wygrana, nie, zawieszona. Dlatego, że w tym kraju rozporządzeniami zmienia się konstytucja. Jak państwo widzicie tu, to jest z 15 lutego. Ciepły materiał. A tytuł jest taki: zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu inwestycji towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego. I tu wymieniają inwestycje towarzyszące dotyczące rozbudowy albo budowy dróg publicznych. Nie tylko autostrady. Wszystko zostało wpisane w spółkę prawa handlowego, spółkę CPK. Tak samo teraz będziecie podlegać, jak i my, tym samym przepisom. Czyli ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego podpisane tak chętnie przez pana prezydenta Andrzeja Dudę 17 sierpnia roku ubiegłego. A co z tej ustawy wynika? Szanowna Polko i Polaku, zostały twoje prawa ograniczone. Ale to nie koniec. Ograniczone zostały prawa również samorządów. Na obszarze tak zwanej inwestycji towarzyszącej wprowadzony zostanie obowiązek
uzgadniania ze spółką CPK wydanie decyzji o warunkach zabudowy, uchwał w przedmiocie ustalania lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, decyzji w sprawie pozwolenia na budowę, czyli zerknąłeś na mapę i przez twoją sypialnię nie idą tory, ale będziesz za panelem, no i twoje życie będzie tak samo marne jak tych korytarzach, czy to drogowych, czy kolejowych. Nie będziesz się mógł pobudować, twoja wartość nieruchomości spadnie, niech nie z Warszawy, z innych miast nie będzie chciał się budować w środowisku wiejskim, żeby słuchać ptaszka, mieć przyrodę. Tak to po prostu będzie, żebyście mieli świadomość tego, co nas czeka. Inwestycje towarzyszące z zakresu sieci przesyłowych i dystrybucji energii, czyli 400 kV wraca i jest w spółce CPK. Będzie gorzej niż było, bo myśmy się cieszyli, że myśmy wygrali to. Nie, zostało to zawieszone. Postanowiłem, ponieważ staram się... dzwonią do mnie, dlaczego jestem w czapce. Wszyscy mają pozdejmowane, a jeden jest w czapce. No muszę to wytłumaczyć. Dzwonią później z Katowic, z Zamościa, mówi: ty, a gdzie ty masz czapeczkę? No więc mam. Koledzy, mam. Napisałem pytania, 25 pytań jest z kolegą jednym radnym do GDAKi. Te pytania tu państwo macie, nie wszystkie oczywiście. To są istotne pytania. I szanowni państwo, dlaczego ja je napisałem? Dlaczego ja na końcu piszę, że te pytania powinna wysłać również do GDAKi gmina? Ja się mogę zrzec prawa autorstwa czy innych. Nie chodzi o sprawę, nie o nazwisko. Zanim zaczną ci pokazywać te kreski, to mają odpowiedzieć ci na te pytania. No i proszę państwa, do tego rozsyłałem, do pana burmistrza nie wysłałem, ale wyślę. Zachęcam do współpracy. Zachęcam również do analizy, bo mam również projekt uchwały w tym zakresie, nie dla żadnej kreski. Pod warunkiem, że odpowiesz na te pytania. Generalna Dyrekcja Dróg na mój wniosek o dostęp do informacji publicznej, szanowni państwo, korzystajcie z tego. Zasypujcie ich wnioskami o dostęp do informacji publicznej. Wam prawo pozwala na to, żeby zadać pytanie, jakie tylko potraficie. I co w tym tu, co w tym, w tej odpowiedzi czytamy? Źle ułożyłem to. Otóż w związku z powyższym, na podstawie artykułu 13 ust. 2 ustawy wskazuję, że inwestycje będące w posiadaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zostaną udostępnione w terminie do 1 maja. Czyli korzystają z faktu, argumentu prawnego i odpowiadają, bo mówią, że to tak trudne te pytania, że muszą 2 miesiące z nimi walczyć. Tak jesteśmy traktowani. Tak wy, tak ja, tak wszyscy. A i część opozycji również jest w ten sposób traktowana. Kiedy podpisał pan prezydent tą niechlubną ustawę 17 sierpnia, latałem po Sejmie, rozmawiałem z posłami, rozmawiałem z różnymi innymi organizacjami. Chciałem się spotkać, szanowni państwo, z rzecznikiem praw obywatelskich. Pisałem, zabiegałem. Niestety pan profesor Więcek widocznie nie miał czasu i się nie spotkał. Ale teraz wyciągnąłem sobie z jego wypowiedzi, do samorządowców kieruję, jak gdyby sugestie. Możecie kierować do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o usprawnieniu procesu inwestycyjnego CPK. My jako stowarzyszenia, jako organizacje o charakterze publicznym nie mamy możliwości wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego. No ktoś może powiedzieć, z was też, no ale po co do tego Trybunału, jak ten Trybunał, jeszcze żeśmy wniosku nie złożyli, a wiemy wynik.
ale żeby iść do Strasburga, żeby iść do Komisji Europejskiej, to musisz przejść całą ścieżkę po terenie Polski. I to jest istotne i ważne. Powiem, bo u was może będzie, u nas jest, program tak zwanych dobrowolnych wykupów. To nic wspólnego z jakąkolwiek dobrowolnością nie ma. Dlaczego? Otóż jest to terroryzm psychiczny. Dlatego, że jeśli ktoś przychodzi do ciebie, ten domokrąsca, nie chciałbym mówić bardziej brutalnie, którzy wymuszają na ludziach dane sytuacje. Część ludzi słabszych psychicznie ulega tej presji. Przychodzą i mówią tak: pani Kowalska, pani nieruchomość została wyceniona przez nas, niby przez niezależnych rzeczoznawców, opłacanych przez wasze pieniądze, wysyłane przez spółkę do nas i oni mają rzetelnie nam wycenić. Fajnie. Mało tego, mówią, że po cenie rynkowej. No, gdzie kupisz nieruchomość, jeśli ci odliczają amortyzację 40-50%, no to już z miliona zostało ci pół. A pan Chorała mówi, że do budynków może dołożyć 40%. No to pół miliona plus 40% to jest 200 tysięcy. Dostaniesz 700, a miałeś dostać na samym początku milion. Jeszcze mówią tak: no dobrze, możemy ci dołożyć trochę jeszcze, te 40%, ale jak się nie zgodzi pani Kowalska, to panią wysiedlimy za pół ceny. I tu zaczyna się dramat ludzki. Mówi: o mój Boże kochany, naprawdę? A powie mi pani, czy tam pan, czy na wsi mojej to już sąsiedzi, bo nie wiemy, bo nieraz nie chcemy przekazywać informacji, a zresztą klauzurę wpisujemy poufności i tajności, że nie możesz powiedzieć sąsiadowi, to ile zostało, czy tam ile się sprzedało? Wie pani, pani już została prawie że ostatnia. Naprawdę? I ludzie po prostu nie wytrzymują tej presji. Sprzedają nieruchomości. Za chwilę powiem, za chwilę mogę pokazać wam tylko, udostępnić tego nie udostępnię, bo to są materiały właśnie z tą klauzurą poufności. Moje gospodarstwo z żoną, syna i córki liczy 83 hektary plus 10 hektarów dzierżawy. Rozłożone jest na 3 powiatach, 4 gminach, 12 miejscowościach, ponad 80 kawałkach. 55 hektarów idzie do wysiedlenia, bo na naszym podwórku i sąsiadów ma być pas startowy. Idzie piękne gospodarstwo, duże gospodarstwo, w którym przyjmujemy gości zagranicznych, bo jesteśmy na liście gospodarstw wdrożeniowych, ale idzie do likwidacji. Nikt się nie pyta. Do nas nie przyszli, żeby nam zaproponować wejście do PDN, bo wiedzą, jakie jest nasze stanowisko, a szczególnie moje. Ale odpowiedzieli mi na pismo, które żeśmy kierowali. I mieszkańcy też inni kierowali. To jest 8 tysięcy ludzi do wysiedlenia, 8 tysięcy hektarów najlepszych gruntów w kraju i na Mazowszu do zabetonowania. Za chwilę powiem, dlaczego tu. Przecież nasi fachowcy, nasi doradcy mówią zupełnie co innego. Otóż tak, jak żeśmy napisali do nich, to odpisali: szczegółowe informacje są przekazywane przez spółkę właścicielom nieruchomości, którzy zgłoszą się do programu dobrowolnych nabyć. A jaka to jest dobrowolność? Nie mają tych nieruchomości zamiennych, a czarują. W mediach za nasze pieniądze robią reklamę i innych oszukują. Jaka jest to dobrowolność, kiedy ja muszę sprzedać jednemu? Spółce prawa handlowego, spółce CPK. Spółkę można przekształcić, a zresztą w Sochaczewie w radio powiedział pan Chorała, że na pytanie: no ale jeśli będzie dużo więcej wykupionych gruntów niż pod lotnisko, to co się stanie? No to się sprzeda. No to kto ma sprzedawać? To ty nie potrafisz sprzedać, tylko musi państwo ci odebrać, żeby to sprzedać? Takie są metody działania.
Widzę, że został pan przewodniczący, ale dobrze. Otóż ja dzisiaj cytowałem swoim radnym ślubowanie. Wierny Konstytucji Praw Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawiać godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. I tutaj gratuluję, panie przewodniczący, bo pan tego pewnie nie przewidział, że ja to odczytam, ale ta intencja tu, ja ją bynajmniej czuję, że ona po prostu jest. Pan Chorała już buduje tory. No, trochę się nie udało mu. Tak po prostu jest, no. Dojechali i nie wiedzą, jak to teraz zrobić. Co zrobić z tym dalej? Ale ile dworców w kraju, szanowni państwo, jest zabitych deskami, zaniedbanych, zawieszonych linii połączeń kolejowych? Pytam się, jeśli międzyżyrardowe Materesinem funkcjonujące linie kolejowe i linie już dużych prędkości, to jak wybudujemy w środku kolejną linię, to będzie ona dochodowa? Jak dzisiaj linie kolejowe są na minusie, na stracie, to powiedzcie mi, jak wybudujemy kolejną, to będzie na plusie? No przecież to jest paranoja. Do samorządowców, szkoda, że wyszedł pan burmistrz. Takie papiery, nie wiem, pan burmistrz pewnie też dostał. W związku z uruchomieniem przez spółkę CPK Portu Komunikacyjnego selektywnego programu wsparcia bezpieczne drogi. To ja przepraszam bardzo, czym spółka ma się zająć? Ma budować tory? Ma budować lotnisko? No ale zaraz. Budowę dróg? Pieniądze, które są wydawane, są niezgodnie z przeznaczeniem. Jeśli strażakom z mojego regionu proponują wozy strażackie, czy to jest zgodne z tym, co powinno się wykonywać? Była pierwsza kontrola w styczniu roku ubiegłego, która wykazała bezsensowność tej inwestycji. Więc to już nie jest ta historia. Z dwóch względów. Po pierwsze, zmienia się prawo, to co pan Tadeusz mówił, że ono jest bardzo niekorzystne. Po drugie, ewentualne wykupy będą za kilka lat, a przez te kilka lat wartość naszych nieruchomości mocno spadnie. Ale też, dokładnie. Plus jeszcze kilka rzeczy. Najpierw mamy wyjść z naszych domów, a potem dostaniemy odszkodowanie. Teoria mówi, że w kilka miesięcy, nawet z siódemki mamy przykłady. A praktyka nieraz może trwać nawet 2 lata. Dobrze. Przykład z siódemki. Pan dostał 8% wartości za swoją nieruchomość według obliczeń jego rzeczoznawcy, a państwo wiedziało, że zapłaciło 120%. Więc jakie to same rozrzuty? Proszę się nie łudzić, że ktokolwiek do nas podejdzie z należytą uwagą i się nami zaopiekuje. Jeżeli pod samo lotnisko w Baranowie są szacunki, że 6 tysięcy domów zostanie wyburzonych, budynków, to kto będzie miał czas i w ogóle energię, żeby się przejmować panią, panem? Nikt. Czy dostaniemy w ciągu 3 miesięcy te odszkodowania? Nie, nie dostaniemy. A co mamy zrobić, wychodząc z domu i dokąd mamy iść, jeżeli nie mamy pieniędzy na nowe urządzenie się, nie mamy nic zapewnionego? No bo co nam, co może taki ma się ludzi? Zakładu pracy też nie mamy, bo jak nam gospodarstwo zabiorą, nie mamy zakładu pracy. I jeszcze gdybyśmy mieli kredyt, to już w ogóle nieszczęście, bo bank zabiera to, co oni dadzą i zostaje szczęścią kredytu. Co ma zrobić? Ta sytuacja stresująca, z którą teraz się mierzymy. Pan Tadeusz sam powiedział, człowiek odporny na stres nie daje rady. I bardzo zachęcam właśnie do protestu 31 marca, do śledzenia tego, co robimy. Bo tak jak 1 marca było pierwsze spotkanie, wszyscy byliśmy zagubieni. Teraz mamy wsparcie gminy, mamy wsparcie starostwa. My jesteśmy zorganizowani, to już jest drugi protest i nie odpuścimy. Zapraszamy serdecznie. I świadomość, że to jest nasza wspólna sprawa. Że za nami, mieszkańcami, którzy to organizują, stoicie wy, tak? I chcielibyśmy, żebyśmy stali wespół w zespół razem, bo potrzebujemy tej energii, potrzebujemy tego zaangażowania, bo to jest maraton.
no tak jak naprawdę pomocy od państwa. Informujcie swoich sąsiadów. Jest tutaj około 100 osób. Dlatego bardzo was proszę, przekazujcie wzajemnie sobie informacje. Dziękuję. Jak sobie wejdziecie na YouTube'a i wklepiecie nazwisko Tadeusz Szymańczak, to tam będziecie mieli całą masę filmów o wysiedleniach z innych miejsc w kraju, gdzie ludzie po prostu pozbawiani są z dnia na dzień. A rzeczoznawca nie był nawet na terenie i wycenił nieruchomość. Takie są. Na Facebooku też pod nazwiskiem Tadeusz Szymańczak możecie podglądać wszystkie te rzeczy, które tworzę, które robię, gdzie udostępniam. Szanowni Państwo, jedno takie, może dwa zdania dokładnie. Jedno dotyczące A50, czyli drogi. Drugie dotyczące linii kolejowych CPK. Zarówno w przypadku jednego projektu, jak i projektu przedstawionego przez firmę Trakt, jak i projektu przedstawionego przez firmę IDOM, zgodnie z informacjami zawartymi w stanowisku burmistrza, dla gminy Grójec oba te projekty są nieakceptowalne. Co mnie bardzo zastanowiło, nie spotykaliśmy się z firmą Trakt, bo ta firma miała zorganizować spotkanie w Góreckim Ośrodku Kultury, to spotkanie zostało odwołane, ale spotykając się z firmą IDOM, która projektuje linie kolejowe, zadaliśmy jej proste pytanie. Czy obie te inwestycje są ze sobą powiązane i czy te dwie firmy ze sobą współpracują przy opracowywaniu tych projektów? Usłyszeliśmy odpowiedź, że nie, te firmy ze sobą nie współpracują. No to było dla nas takie mocno zastanawiające, że wszędzie się przewija temat CPK, natomiast przedstawiciele nam powiedzieli, że nie ma tej współpracy. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania do mnie, ja jak najbardziej udzielę. Jesteśmy w kontakcie i z sołtysami, i z przedstawicielami stowarzyszeń. W przyszłym tygodniu, mam nadzieję, będę się kontaktował z tymi osobami i powołamy taki zespół roboczy. Wydaje mi się, że to będzie maksymalnie 10 osób, żeby ten przepływ informacji między tymi osobami był prawidłowy. Ja ponowię to pytanie, które zadałam też wczoraj burmistrzowi, na czym nam też bardzo zależy, czyli na tym zgłoszeniu tego rozporządzenia do tego Trybunału Konstytucyjnego, tak, żeby jednak ta spółka prawa handlowego nie miała większych uprawnień niż de facto samorząd, bo tak naprawdę oni skupią nasze grunty i mogą wykorzystać podbudowę, a mogą sprzedać taniej, drożej, komukolwiek. Znaczy, na chwilę obecną mogę tylko podtrzymać stanowisko burmistrza z wczorajszego spotkania, że wymaga to konsultacji z mecenasem, z działem prawnym i dopiero wtedy możemy podejmować decyzję. No, na pewno temat taki świeży i do przedyskutowania nie tylko przez jedną gminę, ale przez resztę pozostałych gmin, jak i chyba starostwo grójeckie również. Chciałem powiedzieć, że myślę, że podzielą Państwo to w większości mój pogląd, że całemu temu przedsięwzięciu towarzyszy wielki chaos, nieporozumienie, budujące sprzeciw społeczny, niepokoje, bardzo uzasadnione. Po miesiącu nagle pojawiło się 12 wariantów dotyczących szybkiej kolei, szybkich prędkości. Proszę Państwa, nie czas, nie miejsce, żeby to omawiać w szczegółach w kategoriach kolei. Ja tylko chciałem się odnieść do sprawy Sięgacza, że majątek Grójeckiej Kolei Dojazdowej został przejęty przez 4 samorządy gminne w 2014 roku. Od tego momentu minęło 8 lat. Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej, które tu reprezentuję, jest operatorem i zarządcą tej infrastruktury w imieniu 4 samorządów. I proszę Państwa, i nie wyobrażam sobie osobiście budowy samego Sięgacza tylko na odcinku od Grójca do Tarczyna, nawet z przedłużeniem do Piaseczna na tak zwany przeładunek. Bo mam pytanie i muszę jako Grójczanin również zapytać się,
i wystąpić w imieniu tu nieobecnych przedstawicieli naszych kolegów i gmin z powiatu grójeckiego, czyli Belska Dużego, Błędowa, Mogilnicy i Nowego Miasta. Aż prosi się, żeby przy tej okazji poważnie pochylić się wspólnie i razem nad odbudową, i tu dziękuję panu burmistrzowi za te słowa, które wypowiedział, żeby odbudować w przyszłości Grójecko kolej dojazdową o statusie WKT. Dziękuję. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania? Panie burmistrzu, tak mi się ułożył teraz plan, ponieważ ja nie mogłem się wbić, nie miałem jeszcze wtedy stowarzyszenia, ale tu patrzę na koleżankę, która się tak samo nazywa jak ja i też stowarzyszenie, nie dajmy się podzielić. Spróbujmy wystąpić od strony samorządu, bo szanuję samorządy, bo uważam, że należy z nimi współpracować, żeby wystąpić do Rzecznika Praw Obywatelskich. On ma prawo wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego, nie tylko samorządowcy. W związku z tym my się deklarujemy i stowarzyszenia, które są, i również ja, żeby wypracować tą formułę i może nagłośnić to również w mediach, że zarówno samorządy, ale również RPO jest za tym, żeby ten protest, tą skargę konstytucyjną napisać. Kilka zdań chciałbym na koniec jako podsumowanie. Bardzo dziękuję państwu, że państwo przybyli. Dziękuję przede wszystkim panu Piotrowi, jak zwykle, za użyczenie sali. Proszę pamiętać, na pewno nie będzie łatwo. Ta praca będzie bardzo trudna, ta walka będzie ciężka. Nie zwalnia nas od tej ostrych protestów, ostrej walki w sposób, no, czasami nawet brutalny. Dobrze, ja bardzo dziękuję państwu za obecność, dziękuję za przybycie.